A co ty taka smutna? Jezus, czego wy wszyscy ode mnie chcecie? Co ja takiego powiedziałem? No nic, stary, trener sobie poszedł i już nagle nie umiesz rozmawiać z kobietami. Słuchaj, Zuza miała gorszy dzień, popłynęła w alkohol. Zaraz jej wszystko minie, jutro na przykład. Dobra, pogadam z nią. I tak miałem lecieć do domu. Cześć! Na razie. Oskar, słuchaj, zmiana planów. Mówimy Kasparowi o tym oszuście. Naprawdę, bo on więcej nie brał żadnych lekcji. Stuwa za lekcję to jest. On popłynie na tym tak, po prostu gorzej niż te 80 tysięcy z Moniką, co wpadł. Zuza! Zuza, poczekaj. Nie chciałem ci sprawić przykrości. Kasper, powiedz mi, że to nieprawda i nie idą tu Arek i Lucy. Idą. Napierdzie, no co za dzień? Dlaczego to wszystko mnie spotyka? Czy ja jestem taka beznadziejna, jak mówi Iwona? Nie wiem, co mówi Iwona, ale na pewno nie jesteś beznadziejna. Jesteś piękna, fajna i w ogóle sexy. Naprawdę tak uważasz? Naprawdę. Tylko musisz uwierzyć w siebie i nie dać sobie wmówić, że coś z tobą nie tak. Dokładnie to powiedziałeś. Już mi lepiej. O nie, stary, nie robisz mnie to. Ja mu tego nie mówię. Błagam cię, no jak ty sobie to wyobrażasz? Oskar i Irek zdali sobie sprawę, że nadszedł moment, żeby uświadomić Kacpra, że jego trener jest oszustem i naciąga go na pieniądze. Żaden jednak nie chce być tym, który zepsuje jego szczęście. Razem, no dobrze. Dobra, to ty daj mu piwa. Dobra, na 3-4 razy. 3-4. Kacper, wiesz co, musimy szybko. Cicho. Sorry, przepraszam. Ty Zuza była? Tak, Zuza. Co jest grane? A więc przyszliśmy oblać owocne lekcje. Nie, tak? Dobra, Irek, nie ściemniaj. Twoje. Chcieliśmy ci coś powiedzieć, tylko możesz się troszeczkę wkurzyć. Panowie, nie ma szans, żeby mnie dzisiaj wkurzyć. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Widzieliście Zuzę? Ej, stary, zaliczyłeś ją? Iruś, ty od razu o tym. Nie, przytulaliśmy się tylko, ale chyba jej się podoba. Dobra, co chcieliście powiedzieć? No, ten cały twój trener od uwodzenia, to z nim jest tak, że ściemnia. Co? Widziałem, jak dawał kasę tej lasce, z którą ci mówiłeś. Przykro mi. No, przysięgam, po prostu musieliśmy ci powiedzieć, bo wiesz, żebyś nie płacił za te durne lekcje, no. Stary, nie jesteś wściekły, mam nadzieję. Nie, nie jestem wściekły. Dobrze, że mi powiedzieliście. Wiesz, po prostu chodzi o to, żebyś się jakoś nie załamał po tym. Daj spokój. Nie. Wiecie co? Zuza jakoś nie była opłacona, udało mi się wyrwać. No i gratulacje, proszę pana, gratulacje. Dobra, lecę zrobić jej herbatę, bo jak się obudzi, to będzie miała strasznego kaca. Dobra. Kurde, nie działa, co nasz durny telefon. O, dobra, kameruje się. Słuchajcie, dzisiaj zrozumiałem, jak działa placebo i wiecie co? Jeśli to ma tak wyglądać, to proszę bardzo. Wiem, że tak bez ładu i składu gadam, ale to jest skomplikowane, powiem tak. Kacper, powodzenia na nowej drodze życia. Samych sukcesów, brachu. Niech się laski do ciebie łaszą jak kotki. Uwierz w siebie. Po prostu bądź tym facetem, który jest głęboko w tobie. Kotki, jakie ty masz teksty? Co ty, stary, lepsze? Tu masz kotka, sobie mów. Lepsze teksty masz, niby piwa lepiej polej. Mam lepsze.